Dziś w programie. Gościnny gospodarz z okolic Brwinowa ofiarą napadu. Zrekonstruujemy okoliczności tajemniczej zbrodni niedaleko Garwolina, której ofiarą była księgowa z Lasów Państwowych. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Przepraszam, że spotykamy się tak późno, ale obiecuję, że już za tydzień spotkamy się godzinę wcześniej, czyli o normalnej porze, oczywiście, w czwartek. Gość w dom, tak się zaczyna jedno z polskich przysłów. Niestety nie sprawdziło ono się w tragicznej historii, którą teraz chcę Państwu przedstawić. 54-letni Stanisław Frankiewicz mieszkał samotnie w starych, zrujnowanych zabudowaniach we wsi Terenia w gminie Brwinów, niedaleko Warszawy. Ta upadająca posiadłość była jego własnością. Utrzymywał się z dorywczych prac na okolicznych budowach, bądź też pomagał sąsiadom w drobnych pracach gospodarczych. Ubierał się niechlujnie, można rzec nie dbał o swój wygląd, ale za to był osobą nader życzliwą i towarzyską. Bliższe kontakty utrzymywał z sąsiadem Zbigniewem. Dach tam robiliśmy. Co? No dach. Co płacił? Nie, tu gówno tam zapłacił. Nigdy nie płacił z gówno. No zapłacił. Nie myślę, że zapłacił. Ja go znam. Kilka tygodni przed wydarzeniami, które teraz odtwarzamy, a więc pod koniec 1999 roku, w tej okolicy pojawiło się dwóch mężczyzn, których poszukujemy. Pierwszy z mężczyzn miał na imię Marek, wiek z wyglądu 30-35 lat, wzrost 175-180 cm, szczupły, włosy czarne. Drugi mężczyzna używał imienia Roman, miał około 45 lat i 180 cm wzrostu, szczupły blondyn, nosił siwiejącą brodę i wąsy. Cecha charakterystyczna to wystające kości policzkowe. Nie wiadomo skąd przyjechali, ale wiadomo, że szukali dorywczej pracy na tym terenie. Potocznie nazywano ich bocianów. Któregoś dnia owe bociany zawędrowały do baru, gdzie częstym gościem był też nasz bohater Stanisław Frankiewicz. Skąd wy jesteście? Skąd? A różnie tak. Roboty szukamy, tutaj nie ma coś. Porobić. Tu. Po sąsiadach jakiś tam dół wykopać, płot naprawić, dach, wiesz. A co u ciebie, no, jak rodzina? Jak tam się żyje? No sam jestem. Wiesz co, drogie piwo tutaj. Pójdziemy do ciebie, kupimy piwa. Wypijemy ciebie. Ale ja nie mam pieniędzy. Nie mam. Mamy, my mamy. Patrz, Marecku, chwilę ma. Czym chata bogata, tym goście żygają. Ekologicznie będzie. Dobra, to może nic nie mówisz. Grubeczko. Zdrowie. A wy, chłopaki, to wy skąd jesteście? No, tak różnie. Tu, tam. A ostatnio w Łowiczu na wczasach. Na wczasach? W pierdlu. Mieliśmy trochę problemów, ale teraz... Różnie bywa. Z rozmów obydwu mężczyzn wynikało, że musieli wcześniej siedzieć w więzieniu w Łowiczu. Sam tak mieszkasz tutaj? No, my też się nie mamy gdzie podziać. Jeszcze masz trochę miejsca? No mam. Posiedzielibyśmy razem, by było wesoło. Słuchajcie, ja na jakiś czas myślę, że... No możecie pewnie tu pomieszkać, nie? Marek i Roman skorzystali z gościnności gospodarza. Ten ostatni nie spodziewał się, że zwykła gościnność właśnie obróci się przeciw niemu.
stary jesteś? O! No! Dobrze. Przynieśliście coś do żarcia? Co? No, jakie? Jakie żarcie? No to żarcie, no. Mocno, ale po co, jesteśmy najedzeni. Ale, no ale, a kto? Ja nie mam jedzenia. Kto zjadł moje jedzenie całe, no? Kto zjadł twoje jedzenie? Nie krzycz na nas. No, co? Cicho, stary. Cicho. Teraz ty kupujesz żarcie. Bociany, Marek i Roman przez kilka kolejnych tygodni pracowali dorywczo na budowach. Zbierali też złom kolorowy, który sprzedawali w punkcie skupu w Milanówku. E! Szefie! Szefie! Ładny! Co jest? Co tu macie, chłopaki? No trochę żyłki, trochę kratka. No to kratka 5 zeta za kilogram. Jak no chcecie, to wrzucaj. W piąteczce? Nie da się więcej? Jak no więcej? Wrzucę, jak ci pasuje, jak nie, to nie no. Dawaj, grzaj. Uśmiech Polski! Dobra. 19 lutego 2000 roku w domu pana Stanisława doszło do ostrej sprzeczki. Uśmiech Polski! Serwa! Zamknięte! Hej! Otwieraj! Gdzie jest? Ty, patrz, co? Nie podoba ci się z nami mieszkanko, tak? To już jest! Siedź tu, gnoju! Staru, nauczy mnie. Wychu! Wychu! Tak, nie ratuj. Pomóż! Co cię tak uf? Proszę cię. Zadzwoń policję, te dwa łobuzy. Które? To ze mną. To idziemy pogadać z nimi. Nie, co prosić. Idziemy. Ale, nie ma gadania. Na policję. Jaka policja? Idziemy do nich. To tak cię urządzili, ja im kurwa pokażę. Czekaj. No co? Nie wiadomo, co oni są. Ale w swoim domu! No w moim. Co byście zrobili z moim sąsiadem? Jak tak można? W jego własnym domu? Bandyci! Jak tak można w ogóle? Co? No zobaczcie, coś się zrobi, kurczę. Badaj, dziadku! Już nie ma! Hej! Jak tu przyjdziesz, wszyscy! Patrzcie, na piątrze! Nie dalej! Już się nie ma! Sąsiad Zbigniew niewiele pomógł Stanisławowi. Był 20 dzień lutego ubiegłego roku. Staszek! Stachu! Staszek! Stachu! Sta-
Panu Boże! Jezus! Jezus Zbawił! Nazajutrz rano 21 lutego 2000 roku sąsiad Zbigniew znalazł martwego Stanisława Frankiewicza. Przede wszystkim apeluję do mieszkańców Milanówka i Brwinowa, ponieważ Marek i Roman na pewno gdzieś pracowali na tym terenie i ktoś z Państwa pewnie rozpoznaje tych mężczyzn. Co możemy jeszcze o tych mężczyznach powiedzieć? Ci mężczyźni trudnili się skupem złomu, wobec tego musieli trafiać do okolicznych domostw. Mieszkańcy miejscowości Terenia, Brywinów i Żółwina na pewno mieli z nimi do czynienia. Mężczyźni ci również trudnili się pracą dorywczą. Podejrzewamy, że byli zatrudniali się na okolicznych budowach. Jak do tej pory okazania osób podejrzewanych nie doprowadziły do ustalenia ich. Wydaje mi się, że mieszkańcy tychże miejscowości, zwłaszcza Terenii i Żółwina, którzy znali tych mężczyzn aż od jesieni 99 roku, mogliby sobie w tej sprawie przypomnieć wiele innych okoliczności, jako że obrażenia, jakich doznał mężczyzna, mogą wskazywać na różne motywy tejże zbrodni. Bardzo prosimy o przekazywanie wszelkich informacji do Komendy Powiatowej w Pruszkowie. A telefon 758 60 81 do 84, kierunek oczywiście 022 i nasz numer telefonu 0800 100 997. Kilka tygodni temu prezentowaliśmy Państwu materiał z Lublina, w którym to oszuści sprzedawali nic nie warte jednopensówki za kilkadziesiąt złotych sztuka. Otóż po emisji tego materiału otrzymaliśmy bardzo wiele informacji dotyczących tej sprawy, ale też przestrogi od wielu telewidzów z terenu kraju. Tu jest 390. No. No świetnie, gratuluję udanego biznesu. Niech się zdarzy. Dobra, jeszcze. No dzięki. No, cześć. Na mnie pora. Dzień dobry, co mogę panu służyć? No, mam to do sprzedania. Proszę pana, po 50 groszy za sztukę. Nie, wie pan, ja to kupiłem po 500 zł za jeden, wie pan, powiedzieli mi, że ja u pana to sprzedam. Te monety powinny być w ogóle z brązu. Wykonane są z mosiądzu, pozłacane, nie w tym kolorze, co trzeba. Co pan mi takie rzeczy opowiada, to ja wziąłem pieniądze stąd, No. Okazuje się, że ci oszuści działają na terenie całego kraju. Między innymi tutaj telewidz z Warszawy pisze nam, że został właśnie w podobny sposób oszukany. Ale też dodaje, że padł ofiarą innych oszustów, tym razem podających się za przedstawicieli pewnego kościoła i ponoć go tak omotali, że przepisał im cały majątek i w tej chwili jest bez grosza. Niech to stanowi dla Państwa ostrzeżenie. Gdybyśmy wiedzieli, kto był w posiadaniu tego zegarka w grudniu 98 roku, być może byśmy wiedzieli, kto jest sprawcą zabójstwa, którego szczegóły za chwilę Państwu przedstawię. Będzie to rekonstrukcja zdarzeń związana z tajemniczym morderstwem w lasach w okolicach Garwolina. Na prośbę rodziny zmieniamy personalia ofiary. Wydarzenia, które teraz Państwu przedstawiamy, miały miejsce na przełomie 1998 i 1999 roku. Słuchaj, załatwiłabyś mi to, bo już z tym przelewem to ja się mogę poradzić, wiesz? No dobrze, tylko sprawdzę. Ale to musi być numer faktury i... Pani Renata była księgową w nadleśnictwie Celestyny. Pracowała tu od wielu lat. Ostatnio miała problemy alkoholowe. Pani Renata codziennie dojeżdżała do pracy pociągiem. Mieszkała bowiem w odległej od Celestynowa miejscowości Budy Uśnieckie. Od wielu lat przyjaźniła się z będącym już na emeryturze leśniczym z Łucznicy. Często bywała jego gościem. Świetnie. Renta mała. Pchamy ten wózek z tego życia. A co u syna? A u niego, no cóż, po staremu. Ma to niby pierwszą grupę, ale marne grosze teraz płacą lata. Ale nie narzekaj. Nie. Komu jest teraz lepiej? Wiem, że nie wszystkim jest dobrze. Jasiu,
Ostatni raz w prasy pani Renata była obecna 4 grudnia 1998 roku. Witam. Cześć. A Renata gdzie jest? Mogłabyś Torenie zostawić tą fakturę, bo to jest dla mnie dosyć ważne. Przekażę jej, ale wiesz co, jej już nie ma 3 tygodnie w pracy. No to trzeba zadzwonić. No dzwoniłem przecież. No i co? Nie wiadomo, bardzo się martwię. Słuchaj, dobrze, ale jak wróci, możesz przekazać to? No. Dobra, jest dobra, bo ja trochę mam co zajęć. Dobra. Cześć. Pa! Cześć! Cześć! Cześć. A skądżeś ty te rogi wziął? Ej, idę Maćkowi zanieść tutaj. Do... Swojej sobcią? No nie, no nie moje. Ty, no. Nie wiesz, co się z Renią stało? No jak to się stało? Nie, to nie ma jej, przecież powinna być tutaj. Nie, nie, 3 dni nie ma. 3-4 dni temu ja do łucznicy zawoziłem. Może została u tego głuchoniemego. Znajomy z nadleśnictwa rozpoczął poszukiwania pani Renaty. 2 tygodnie później powiadomiono policję o zaginięciu księgowej. Nie zgłoszono tego szybciej, gdyż wcześniej zdarzało się, że pani Renata nie przychodziła przez kilka dni do pracy. Sytuacja diametralnie zmieniła się blisko 4 miesiące później, kiedy to pracownik leśny na drodze prowadzącej z Pilawy do miejscowości Łucznica znalazł zwłoki kobiety. Jak ustaliła policja, było to ciało pani Renaty. Bezpośrednią przyczyną śmierci stało się uduszenie. Po zabójstwie morderca podciął jeszcze ofierze gardło. Zbrodni najprawdopodobniej dokonano 4 grudnia 1998 roku, kiedy to po raz ostatni widziano księgową w pracy. Policja podjęła żmudną próbę odtworzenia zdarzeń poprzedzających mord. 4 grudnia 1998 roku po południu pani Renata wyszła z pracy. Kilka minut później znalazła się na dworcu w Celestynowie. Jak zwykle pociągiem pojechała do Pilawy. Renia! O, cześć! Cześć, co ty tu robisz? Przyjechałam, słuchaj, możesz mnie podrzucić do domu? Nie ma takiej możliwości, kochana, bo to ja już przecie piwo piję. O Boże. Również, ale słuchaj, mam pomysł. Mam kolegę tutaj, Heńka. Rozumiesz? On ma takiego starego klamora, Warburga, rozumiesz? To nas pozwolę. Dobrze, dobra? To chodźmy. Dobra. Chodź tutaj. Jak tam z nadleśnictwem? Wszystko w porządku? Tak, jest wszystko okej? Okay? Tak, no tutaj. Heniek! Cześć, cześć! Dzień dobry. Cześć, Heniek. Dzień dobry. Znajoma moja, Renia. Dzień dobry, witam. Cześć, Heniek. No, cześć. Słuchaj, sprawę mam do ciebie. Co się Renie, stało? Trzeba do but podrzucić, rozumiesz? Ja nie mogę za fajerę siąść, bo po 3 browarach jestem. No dobra, nie ma problemu, tylko ja muszę się umyć, brudny jestem. To chodźcie do chałupy, ja się troszkę obmyję i pojedziemy. Proszę no bardzo, chodź. Ale już tak szybciutko nam potrzeba. Dobrze. Potrzeba. Dobrze. No chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj. Proszę bardzo, rozgoście się. Proszę, ja sobie umyję ręce. Boż jakąś herbatkę wam zaraz zrobię. Miłe, dziękuję. Tak dalej. Bo nam się bardzo śpieszy, słuchaj. To szybciutko to taką ręce umyj i proszę, proszę podrzucić. Może jakieś piwko, co? Może szklaneczkę. Proszę bardzo. Proszę. Dziękuję. Proszę. Ja tutaj mam jeszcze końcówkę tego. No to proszę bardzo, pani sobie pije, ja pójdę się ubiorę. Dziękuję. Już gotowy jesteś? Już. To gdzie mamy jechać? Do Bóg. Uśniackich? Tak. Około godziny 18, przypomnijmy, było to 4 grudnia 1998 roku, pani Renata wraz ze znajomymi pojechała Wartburgiem w stronę swego domu. Ha 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 ha!
Nie bój się, żartowałem. Ale porucę miałaś. Czekajcie chwilę, dobrze? Ja tylko wpadnę do znajomego, umówię się na następny tydzień. Jasiu! A witaj! Cześć! Dawno u was nie byłam. No ślicznie, że... Widać... No... No siadaj, zapraszam cię, słuchaj, bardzo cię proszę. Nie mogę, bo przyjechałam z kolegami. Słuchaj, ale ja cię nie puszczę, ty musisz u nas troszeczkę. To słuchaj, to ja kupię flaszkę, dobrze? Dobrze, dobrze, albo wiesz co, daj, ja to załatwię, dobrze? Dobra. No, daj, ja to załatwię. Słuchajcie chłopaki, chodźcie do środka. Dawno się z nim nie widziałam, wypijemy jakąś flaszkę, co? Oj nie, ja to nie mogę. Ja to jestem ograniczony z czasem. No ale chociaż na trochę, chodźcie. Mnie to też wystarczy, Reniu, to co dzisiaj wypiłem. Naprawdę, naprawdę dziękuję. To słuchajcie, to ja zostanę, dobrze? A jak wrócisz? Jakoś sobie dam radę. To dziękuję wam. To cześć. Moja sprawa, cześć. Cześć, pa. No, już jestem. No, witaj, daj. Rozbierz się. A, to żeby to przydać się rzeczy, bo mnie zimno. A gdzie są koledzy? No niestety musieli pojechać do domu. Kuba zaraz przyjdzie, co nam przyniesie tutaj flaszkę. Musisz mu tak pisać? No wiesz, on nie mówi, nie słyszy. To jedyna możliwość z nim tak pogadania w ten sposób. Szkoda, fajny chłopak. Jest już Kuba. Masz flaszkę, fajnie. Napijemy się. Proszę bardzo. Ileśmy się czasu nie widzieli. No, to za spotkanie. Za bardzo miłe spotkanie. Szkoda, że tak późno. To po jednym jeszcze się napiję. Ale nie do pełna, dobrze? Dobrze. Oj, no. Proszę. Aleś mnie wystraszył. Kuba, usiądź. Żeś panią wystraszył. A, do chwili, on ci przyniósł nóż do chleba, żeś pokroiła chleb. Może Kubie zrobić kanapę? A zapytaj się go. Ale jak? A tak jak ja, weź mu napisz. Proszę cię bardzo. Wszystkiego dobrego. No to maluszka. Zjedz jeszcze coś. Pogasz, co tam masz w grzesie? A nic, wiesz tam. A wiesz, że Helka się rozwiodła? Coś, ty? No mówię ci. Z tym Antosiem? Wybudowali nowy dom, wiesz. Kupili sobie samochód nowy, on pojechał za granicę. A no tak, nowego chłopa. Ale się urządziła, no. Popatrz, ale jego urządziła. To... No pewnie, że tak, ale wiesz, jak to zbawa. To co, może jeszcze po jednym? Polej. No. Rozchodniaka. No to słuchaj, to ja już muszę lecieć, to... No, to za miłe spotkanie. Za miłe spotkanie. Czy Kuba może mnie odprowadzić do domu? No tak, oczywiście, nawet powinien. No to dziękuję ci. Pa. To pa, Jasiu. Pa.
Panie komisarzu, kto i dlaczego zabił panią, którą nazwaliśmy w materiale Renata, księgową z Nadleśnictwa, tego właściwie nie wiemy do dziś. Ale czy wersja z tak zwaną okazją, której nie pokazaliśmy, no bo nie wiemy, czy ona rzeczywiście miała miejsce, jest najbardziej prawdopodobną? Tak, jest to najbardziej prawdopodobna wersja i według zeznań odprowadzającego głuchoniemego chłopaka, kobietę tę wziął kierujący Fiatem, wziął na tak zwaną okazję kierujący Fiatem 125P koloru czerwonego. Również badania genetyczne śladów DNA zebranych na miejscu zbrodni wykluczają jako sprawców zabójstwa mężczyzn z najbliższego kręgu znajomych. Czyli też ów mężczyzna, który odprowadzał panią w nocy, został wyeliminowany z kręgu podejrzanych. Te badania genetyczne wykluczają go. Czyli co, pozostaje nam przypomnieć, że było to w grudniu 98 roku w okolicach Garwolina, czerwony Fiat 125P, bo to jest jedyny punkt zaczepienia. Późny wieczór 4 grudnia, czyli dzień charakterystyczny, dzień imienin Barbary. I zwracamy się do wszystkich, którzy w tym właśnie dniu w lesie, w niedaleko miejscowości Pilawa, widzieli być może to zdarzenie, być może stojący w lesie samochód Fiat 125P koloru czerwonego o kontakt z policją, o kontakt z numerem telefonu 997. Również ten zegarek jest bardzo ważny. Prawdopodobnie mógł go zgubić również sprawca. Być może należał właśnie do niego. To jest co prawda damski zegarek, ale... Być może był to zegarek innej ofiary. Może ktoś kojarzy ten zegarek, wie, kto był jego właścicielem. A numer telefonu 682-22-77, 682-22-77 to policyjny numer, kierunek 025 i nasz numer 0800-100-997. Przypomnę też Państwu, że za tydzień spotykamy się już o normalnej porze, czyli niedługo po 22. Oczywiście w dwójce, a pokażemy między innymi tragedię, jaka rozegrała się w okolicach Tarnowa. Jej ofiarą została młoda sprzedawczyni.